Nie, nie, Mirczku, zostawmy to jeszcze, mogę powtórzyć, to zawsze mogę powtórzyć, tylko dalej co mamy mówić, nie? Kilka prawd o Heni Krzywonos. Krąży kilka historii po prasie, po mediach, że ona była taka czy inna. Ona utrzymuje swoją prawdę, a opinia publiczna do końca nie wie, na czym to polegało, czy ona zatrzymała ten tramwaj, czy ona go nie zatrzymała, jaką pełniła rolę w czasie strajku sierpnia 80. Kwestia strajku w sierpniu 80 roku wygląda inaczej, dlatego że strajk rozpoczął Zenek Kwoka i motorniczy, który miał wyjechać i zablokować tory tramwajowe, najprawdopodobniej się wystraszył i uciekł. Uciekł, się wystraszył i nie można było go znaleźć. I w końcu Henka Krzywonos, której groził strajk, znaczy groziło zwolnienie dyscyplinarne z pracy za jej wcześniejsze jakieś tam sprawy, nie znam tych spraw do końca, ale jednak dyscyplinarka jej groziła, ona się podjęła i wyjechała i zablokowała jak gdyby te tory tramwajowe wtedy w czasie trwania strajku w stoczni. I tak wyglądała jej kariera, gdzie ona właściwie później już straciła jak gdyby ten populizm i cofała się do tyłu, gdzie tak jak pamiętam przychodziła do siedziby Solidarności z jakimiś kolesiami sobie na dancingi, na luzie zupełnie. To były jakieś alkohole, dancingi, różne inne kwestie. I tak wyglądała kwestia Heńki Krzywonos, którą pamiętam, bo ją pamiętam dobrze. Tak wyglądała.